czego się nie robi dla darmowych nasion, nie? Darmowe nasionka. Dzień dobry, kochani, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj witam was w RWDG The Sims 4, po kolei pierwszy ogrodnik. Może najpierw przejdziemy sobie tutaj do rodziców naszej Eleny, zobaczyć, co u nich słychać, bo troszeczkę się minimalnie pozmieniało. Mieli 3000 bodajże simoleonów, więc postanowiliśmy na Twitchu troszeczkę im ogarnąć sypialnię. Także troszeczkę sobie tutaj poogarnialiśmy, niewiele pieniążków mieliśmy, ale coś zrobić trzeba było. Dobra, dajmy sobie stopa, za chwileczkę wam pokażemy. Tu, ojej, kula, to trzeba to schować, trzeba to schować. Wiecie co, musiałam sobie troszeczkę tutaj pozmieniać parę rzeczy, umieścić w wyposażeniu i wiedziałam, tylko ma centrum, był mi do tego potrzebny. Także tak, łazienka się w zasadzie nie zmieniła, tutaj salonik chyba już widzieliście w poprzednim odcinku. Tutaj jeśli chodzi o kuchnię, no to zmieniła się kolorystyka, no ciemniejszą, tak mi się wydaje, że była jaśniejsza. Daliśmy im tutaj stół jadalniany, no bo wiecie, Elena jest w ciąży i za niedługo będą dzieciaczki i tak, no. Lecimy sobie do góry i tutaj jedynie co, to ogarnęliśmy im sypialnię. Prezentuje się ona następująco. Tutaj mają jakieś lusterka, lusterka, jakieś tutaj kwiatuszki, nie kwiatuszki, więc wydaje mi się, że całkiem spoko. No już pieniążków za bardzo nie mają znowu, ale to spokojnie dadzą radę, ponieważ tutaj nasz Mirek jest ogrodnikiem, bardzo dobrym ogrodnikiem, także w porządku. I co? No i tak, mamy późny wieczór, mamy tutaj dziedziusia, mamy tutaj naszą Selenę, Elenę, przewin dziecko, może ogarnij je. Coś tu jest ewidentnie potrzebne, karm piersią, także poogarnij tutaj sobie. Co, zapłaciliśmy za prąd w końcu, czy nie? Nie zapłaciliśmy, nie? Bo my tak czekamy z tymi rachunkami, opłać sobie tutaj prąd, żeby nam światło tutaj zwrócili, automatyczne przełączanie wszystkie światła. Dzidzia poszła spać, chodź tutaj posprzątaj, dziewczyno, weź ogarnij tutaj trochę ten dom, wiem, że jest bardzo późno, ale weź, i ty nie masz tutaj tej cechy schludna, żebyś mogła... Nie masz, okej. I tak, tutaj lecimy, wyładuj i odłóż pranie, tutaj, o kurczę, dobra, wiecie co, my sobie to skopiujemy sobie, żeby mieli więcej tych rzeczy właśnie na pranie, może tutaj nawet na razie. Mieliśmy umeblować pokoik dla dziedziusia, także no już urodziny? Tak szybko? Jezu, niedobrze. Wyładuj i przynieś pranie na sznurek. Ty chłopie, ogarnij tutaj coś, bo twoje dziecko już będzie miało urodziny. Nie może tutaj nic, nie możesz zrobić. Tutaj też nic nie możesz zrobić i tutaj nic nie możesz zrobić. Za to się nawet nie zabieramy. Tutaj też nic nie możesz zrobić. No, słabo. Dobra. Twoja żona będzie ogarniać ty najwyżej raniutko, ty sobie pójdziesz teraz spać. Weź sobie szybki prysznic, i pójdziesz spać. Nie, ty nie idziesz spać. Wstawaj. Chodź tu, wymień wodę, wstawaj. Robią co chcą. Dobra, ale ty, dobra, jeszcze zanim... nie idź jeszcze spać, chodź tutaj napraw. Co się w ogóle podziało? Wy to widzicie, jak to jest w kiła i mogła? Przecież Jezus Maria, jakby tutaj była, nie wiem, opieka i tak dalej. Opieka by zabrała to dziecko z takich warunków, ale dobra. Okej. I tak, ty idź sobie spać, jak to naprawisz. A ty weź to... Wiecie co, ja im wezmę chyba inny kosz na pranie, bo ten mnie denerwuje. Wezmę ten zwykły z gry. Chociaż ten jest ładny jeszcze. Zaczekajcie, muszę sobie kodzik wpisać, baby move object, jeśli ktoś by nie wiedział, jest to kod na przesuwanie takie dowolne, wiecie, wstawianie w zasadzie w dowolnym miejscu rzeczy, no. A to ma jakiś środek taki brzydki, dobra, weźmy sobie, ten jest ładny i ja bym wzięła sobie taki ciemny na przykład, ale czy on nie jest za duży tutaj? A może jednak ten, czy ten? Boziu, nie umiem się zdecydować, ja nigdy się nie umiem zdecydować, ale już myślę, że się do tego przyzwyczailiście, a szczególnie osoby na Twitchu, gdzie was serdecznie zapraszam. Będziemy sobie teraz ogrywać jeszcze dalej wampirka.
Wampyrka, wampyrka, ale to już myślę, że już będzie końcóweczka naszego wampyrka. I tak, to sobie wsadzimy tutaj, to sobie wsadzimy tutaj. Ja jej trochę troszeczkę w tym pomogę i ona znowu poszła spać. Ja chyba połączę tutaj wolną wolę, bo pewnie mam załączoną. Tak mi się wydaje, także idę do ustawień i już to zmieniam, ale macie masakrę dzisiaj. No. Okej, okay, i gdzie to było? Gdzie to było inne? Nie, nie inne. Rozgrywka, no właśnie, wolna pe... Tak, wyłącz wolną wybranego sima. Chyba, że damy pełną wolną wolę, a wyłączymy sima, którym gramy. No. Tak zrobimy. Zobaczymy. Ej, a czemu ty tego nie naprawiłeś? Napraw to. Wracaj się, nie idziesz spać. Patrzcie, on miał iść pierwszy spać, nie? Zanim tutaj ogarnia, ale no niestety. Nie ogarnął. Teraz ogarnąłeś, idź spać. Zezwalam. Psinka, co ci jest? Ty jesteś wyspany. No ale idź spać, jest noc. Idź, idź, śpi. Idź, śpi. No. Do rana, do rana. No. Do spania. Dobra, wstawaj, wstawaj, Elena, wstawaj, Elena. Tak dobrze mówię, Elena. Mówię o swoim mylę. Imionka. Wstawaj, Elena, ogarnij tutaj dzidzie. Ogarnij tutaj dzidzie, ogarniesz siebie również. Zrobisz coś do jedzonka. Ojejku, chyba dzidzia jest głodna. Nakarmię piersią w międzyczasie jeszcze. Co my tutaj mamy? Święto zbiorów. Mamy święto zbiorów, czyli musimy być dla tych skrzatów bardzo sympatyczni. Tylko co, śpiewaj razem. Chodź, zaśpiewaj. Aha. Obdaruj gnoma i wręczymy mu zabawkę. Wręcz mu zabawkę. Zobaczmy, czy nas polubi. Polubi nas, czy nie polubi? Bo ja chcę, żeby nam dał, wiecie co, paczki z nasionami. Nie lubi? Z czego ty się cieszysz? Błagaj o wybaczenie. Wybacz, wybacz nam, proszę, wybacz, wybacz. Nie chcieliśmy tak zrobić, proszę, proszę. O kurde. Przeżyjesz? Przeżyjesz, nie? Jesteś głodny. Błagaj o wybaczenie, błagaj, no. Błagaj, jeszcze raz, no. A weź zaśpiewaj z żonką dla niego. Czego się nie robi dla darmowych nasion, nie? Darmowe nasionka. No i co? Dalej nas nie lubi? Ale dziadyka. Ale dziadyka. Ale. Jeszcze raz błagaj o wybaczenie. Ja, udało się, udało się. Udało się. No, dobra. Jeden udobruchany. Okej, chodź sobie zjedz. Aha, ty sobie gotujesz, ty chyba sobie to ogarnąłeś. Dobra. Zjedz sobie, chłopie, zjedz. Okej, Wyspa, może się kochania! wydawać, że troszeczkę noskiem pociągam. Za co przepraszam, ale troszeczkę mnie jakieś przeziębionko łapie. Ale okej, i tak. Kurde, ta pogoda w tym Brindleton Bay. Okropna. Okropna pogoda. Okej, napełnij miskę. Chodź tutaj. O, i pięknie. Co uderzyło? Masakra. Masakra, okej, ewoluuj. To na pewno, chyba to też. To też gdzieś się świeci, tutaj się świeci. Okej. Podlej teren, chłopcze. Chodź, 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 podlewaj, podlewaj. Tutaj nam roślinki rosną, pieniążki, money, money, mamonka. No, hajsik, hajsik. Nam się tutaj ogarnia. Tak. Nie ma co tamto, hajsik, hajsik. Etap osiągnięty, już? Aha, etap ten, w aspiracji, zaszybczy rośliny. Nawóź 5 roślin. Aha. Nie wiem, może bym to nawiesić. Więcej opcji. Aha, pobierz sadzonkę, szczep, sprzedaj wszystko, super sprzedaż, chodź. Lecie ze super sprzedażą. Odchłaszczaj teren, nie bądź to tamto, ogarnić. A ty gdzie idziesz, dziewczyna? O, ty gdzie idziesz? Chodź tutaj. Obdaruj gnoma, wręcz ciasto owocowe. Nie wiem, no, sejmowe raczej nie przypadają za ciastem owocowym, ale zobaczymy. Może akurat gnomy lubią. No i. Ja! Znowu?
Błagaj o wybaczenie. Nie, ja się boję, że jak ją uderzy piorun, to już będzie po niej. Naprawdę. Ojej, śpiewaj razem. Zaśpiewajcie mu, tak jak tamtemu. Może wiecie. Może się ogarnie, no. Aha, tamten sobie poszedł tam gdzieś, okej. Okay. Błagaj o wybaczenie jeszcze raz. No, jas. Wyrzuć, ogarnął się. Ogarnął się. Ja! Mamy pierwsze zdobycze. Tak. Zabieraj to. Zaraz sobie będziemy sadzić, ogarniać. Miałam sobie wszystko w zeszyciku, ładnie zapisać co, gdzie i jak. I oczywiście zapomniałam, no ale trudno. Będziemy to ogarniać na bieżąco. Tak. Damy tutaj, pranko. O, mapa skarbu, ale to nam nie jest potrzebne, sprzedajemy to. Fajnie, fajnie. Coś znalazłaś, coś złowiłaś. O, i tutaj mamy... Ja, pięknie, pięknie. To sobie też sprzedamy, to nam jest niepotrzebne. Rozmnażaj żabę, rozmnóżmy sobie żabkę. O, przyjmować tobą jeść, ojoj. Jojoj, rozmawiaj, pogadajcie sobie, pogadajcie. Otwórz paczkę nasion. No i dobra, i dobra. A tutaj co jest? Ewoluuj, dobra. Ja, pięknie, pięknie. Teraz weź super też. No powiem wam, że może w końcu się ogarniemy. A co, nie wiem, co to, dobra, nieważne. Niech sobie leży. Jak sobie leży. I tutaj co mamy? Tutaj mamy odchwaszej teren. No tak, w deszczu to nie powinien ogarniać tego. No ale może mu się nic nie stanie. Sprzedaj wszystko, sprzedaj rośliny uprawne. No serio, się położyłeś na tym błocie. Aha, dobra, wglebił się, okej. Okay, no, no trudno, no zdarza się, każdemu się może zdarzyć, nie? Dzidzia, dzidzia woła, dzidzia. Elena, dzidzia woła. Chodź, pogaworz sobie z dzidzią. Rozmawiaj. Nie wiem, czy dzidzia jest głodna, czy cio jest, no cio, lub głodny, głupie miny. Chyba jest głodna, to idzie nakarm piersią. Bo chyba się nie polubimy, jak nie nakarmisz dzidzi. Dobra, i tak, te bym po prostu wyniosła stąd. Jest piękna pogoda, rośliny letnie. To też sobie otwórz. Otwórz sobie parunię. I myślę, że to byśmy mogli gdzieś tutaj nawet zasadzić. Na razie nie w środku, tylko gdzieś tutaj. To sobie zasadzimy. A co to jest? Begonia. Ja nie wiem już, jakie mamy rośliny, a jakich nie mamy. Ale to wiecie, to sobie posadzimy. Marcheweczkę na pewno mamy. Ale ja sobie myślę, gdzieś ją tutaj zasadzimy. Tak na wszelki wypadek. Chodź zasiej. A to sobie sprzedamy. Dziecko płacze, wiem, słyszę. Zaraz pójdziemy. Te kwiatuszki to tak pięknie sobie cenią się tutaj. Chodź tutaj, zmień brudną pieluszkę, dziewczyno. Okej, i tak, ty tutaj jesteś w miarę ogarnięta, to sobie wsadzimy. Czemu? Aha, już jest za dużo planka. Za dużo planka, no dobra, no to na razie nie będziemy planka robić, bo nie mamy gdzie tego chować. I chodź na ryby. Iść tam się troszeczkę poogarniaj. Ty tutaj ogarniasz, także podlej sobie teren. Czy mamy coś tutaj do podlania? Nie. Tutaj też nic nie mamy do zrobienia. Tutaj mamy wszystko ogarnięte. Tutaj możemy to ewoluować. Tutaj nie, tutaj nie. Tu też nie. Także bardzo fajnie. Fajnie, pani. A, kolejne. A, subcio. Jak nie lubiłam tego święta, to teraz. No. W tym pokoleniu to święto może bardzo ułatwić grę, bo wiecie, nie cheatujemy, po prostu to dostajemy od gry, nie? No. Tak. A tutaj co to? Co to jest? Możemy to sobie sprzedać? No, po co nam to? O, cytrynka. Cytrynki chyba nie mamy, tak mi się kojarzy. Fajnie. Tak coś kojarzę, że cytryny nie mamy. Także super. Chodź tutaj zasiej. A to zadzwoń do rady, wyślij do złotnika na oszlifowanie, wyślij do rady generalnej. Aha. A wyślij. Co ci tam zależy? O, i cytrynkę lecimy, sprzedajemy. Ciach. Dzidzia śpi, bardzo dobrze, grzeczna dzidzia.
A tutaj też są jeszcze jakieś skrzaty. Okej, okay, to chodź tutaj. Obdaruj gnoma, nie wiem, kostkę przyszłości wręcz. Pewnie też mu się nie spodoba. Patrzcie, patrzcie, co tu się dzieje. Dobra, otwórz paczkę nasion, znowu pada. Ja, znowu pada. Dobra, cytrynka. To cytrynkę możemy sobie sprzedać. To nam jest. Nie będziemy z sobą rozmawiać, nie mamy na to czasu. O, i tutaj też jest. Patrzcie, patrzcie, ile tego będziemy mieli. Aha, bo tu jest jeszcze ten skrzecik. Nie, może go zostawimy. Tutaj może on coś będzie dawał, nie wiem. Mamy tutaj co? Mamy tu lipanka. No to lecimy z tulipankiem. Tutaj sobie zasiejemy. Wiecie, my sobie zrobimy tą szklarnię dużo większą i ładniejszą niż to, co tutaj jest. Aha, i ozdoby się same. Dobra, no. Mam nadzieję, że one same znikną, chyba że będziemy musieli sami kombinować tutaj. Dobra. To mamy ogarnięte, to mamy ogarnięte. Możemy sobie rozmnażyć żabkę, także sobie rozmnażę. Sprzedamy je na pewno, żeby zrobić dzidziusiowi pokoik. No i dobra. Jest ogarnięte. To też jest ogarnięte. No. Spoko. Mamy 980 simoleonów. Także zobaczmy, co jesteśmy w stanie tutaj. Włącz to pomieszczenie. Co jesteśmy w stanie tutaj zrobić u naszego dziedziusia w pokoiku. Także myślę, że to polecimy sobie z jakimś przyspieszeniem, żebyście się nie zanudzili, bo to ja to i tak nie będzie tego dużo. Także za chwilkę się usłyszymy. Do was. Także pokoik chwilowo się prezentuje w taki sposób. Wiecie, ona za chwileczkę ma urodziny. Także stwierdziłam, że jakby no. Za chwileczkę. Już ma dzisiaj urodziny, tak? Dzisiaj jest czwartek. Dzisiaj jest czwartek. Dzisiaj ma urodziny. Także od razu już sobie zrobiliśmy pokoik dla niej, już dla jako małego dziecka. Tak, ty co, ogarniesz tutaj, dobra. Chodź tutaj, weź sobie, otwórz paczkę nasion, otwórz paczkę nasion. Zobaczymy, co tutaj nam dali w prezencie. Nasze kochane tutaj skrzaciki, gnomiki. Co my tutaj mamy? O, mamy co? Mamy cebulkę i banana, ale my to już mamy. Także idziemy do sprzedania. Idzie do sprzedania. Nie będziemy tego ogarniać. Okej. Okay. Dobra. Chodź tutaj to sprzątnij, wyrzuć to. Być to najmniej potrzebne. Zdjęcie dziwnej rośliny, po co ci to? Ależ po co ci to? Dobra, może. Kurde, 5000 to nie. Za dużo. Może my sobie to posprzedajemy. Po jednym. To znaczy, po jednym zostawimy. Żebyśmy mieli z czym to rozmnażać. Tamta jedna jest droższa, a to są takie tańsze. Okej. Okay. Dobra. No i spoko. Spoko, czyli dzisiaj będziemy mieli tutaj urodzinki. Urodzinki, urodzinki naszej dziewczynki. Co to jest? Lwia paszcza. O, tego chyba nie mamy. Tak mi się wydaje, czy mamy. Ja już sama nie wiem, co my mamy, a czego nie mamy. Jestem ciekawa, czy on tu wejdzie, bo ja bym tą lwią paszczę chciała tutaj zasadzić. Zobaczmy, czy on tu wejdzie. Czy będzie w stanie tutaj wejść? Jesteś w stanie tutaj wejść. Dobra, to ja to sobie zostawię, bo bym chciała sobie zobaczyć, wiecie, o tego krowokwiata, bo nie wiem, czy to było właśnie z lwią paszczą do zrobienia, czy nie. Co my tutaj mamy? Mamy groszek zielony. Chodź tutaj sobie zasadzić jeden groszek zielony, bo ja tak jak wam mówię, ja oczywiście zlamiłam i nie zrobiłam sobie tej listy. Co to? A co to było? A co to było? Słyszeliście? Nie wiem. Nie wiem, co to było. Chodź tutaj, przewin. Zajmij się swoją córcią, porozmawiaj.
rozmawiaj ze swoją maleńką. Aha, dobra, to są dźwięki, jak oni się przenoszą, te gnomy. No, dobra. Boże, bo już nie wiedziałam, co to się dzieje, co to się dzieje. No. No, i się bojcie, jak jesteś słodka, jak jesteś słodka dziewczynka. Ojeju, dzisiaj masz urodziny. No, się kochana, ciurunia. Miał być najpierw szczynek, ale wyszłaś najpierw ty. Że niedługo się będzie być tam, wiesz, chyba braciszka. Tak. No. To byłoby tyle. Dobra. A, okej. Krowo kwiat. Smoczy owoc, krowo, jagoda, krowo, jagoda, lwia paszcza i smoczy owoc. Skąd ja wezmę smoczy owoc? Smoczy owoc to jest lwia paszcza i truskawka. Mamy truskawkę i mamy lwią paszczę. Okej. Gdzie jest w ogóle truskawka, żebyśmy wiedzieli? To sobie chodź tutaj, otworzysz paczunię. Paczunię, to sobie weźmiesz tutaj. O, tu się świeci. Ewoluuj. Gdzie my mamy... to są szczepione rośliny. A tutaj co jest? Marchewka. A tu? Tulipan. Krzekwa soli. Szałwie. Nie zrobiłam tego po kolei, rzecz jasna. Oczywista. Bo po co? Po co? Można się przecież pomęczyć i za każdym razem szukać, gdzie co jest. Po co? Sobie ułatwiać życie. Przecież to jest niepotrzebne, takie ułatwiacze. Nie? No oczywiście, jeżynka, taro, ostrokrzew, nie mam truskawki? Really? Śmietka, znaca pytanie. Jak to się stało? Ej, naprawdę, ja myślałam, już jest zima? O Boże. Kwiat śmierci, taro. Już jest zima, ale jaja, ale nam to idzie, no. Już jest zima, czujecie? No. O, no dobra, a nie mamy truskawki. Jak to się stało, że nie mamy truskawki? Ja nie wiem, jak to się stało. Nie mam żadnego pojęcia, jak to się stało. Ojoj, jaka piasio. Jaka piękna. Jesteś dziewczynką? Czy chłopczykiem? Lola, dziewczynką. Jezu, jaka słodka. Przyjazne powitanie. Chodź tu, przywitaj się z nami. Przywitaj się z nami. Ja wiem, że mamy mały domek, ale jaka słodka, jakie te uszka ma słodkie, patrzcie. Polubicie się? Weź ją poznaj, zobaczymy jaki ma charakter. Jaki ma charakter nasza przybłęda tutaj. Jeszcze poznaj i poznaj. Pogłaszcz. Ja chcę wiedzieć, bo rozrywkowa jest. Poznaj jeszcze. Nie przychodź. Mam czasu dla ciebie, sorry. Nie, stój! Pochwal. Stój, nie odchodź od nas. Nie odchodź. Poznaj jeszcze. Jeszcze chcemy cię poznać. Ja chcę wiedzieć, jaka ty jesteś. Rozmawiaj. Nie, no stój. Nie. Wiecie co? Będzie nasza. To już jest nasza psinka. Sorry, ale jest taka piękna. Dobra. Jest taka piękna. Dobra, mamuśka, wracaj do domu. Kończ to. Chodź tutaj, zajmij się córcią, bo cały dzień cię nie ma. Otwórz paczkę nasion. Potwieraj sobie paczki nasion. Nie wiem, czy tam ta psinka do nas przyjdzie tutaj, skoro ja sobie tak, no, ją zabrałam. Że tak powiem. Czy ona będzie się szlajać? To znaczy chodzić wszędzie, gdzie indziej. Gdzie jej dusza zapragnie. Nie wiem. Okej. Dobra. No to co? Robimy urodziny. Postarz. No i tak dzisiaj wiecie. Tak masz dzisiaj urodziny. O, z kubką. No i tak, nie wiem, czy wiecie, ale ja bardzo lubię cechę niezależna i myślę, że tutaj będzie jak najbardziej adekwatne to. Najwyżej później sobie pozmieniamy te cechy. Ewentualnie. Ma włosy po tatusiu ma włosy po tatusiu. Chodźmy sobie ją zobaczyć w kasie full edit mode. Wiecie, to jest kodzik ten, co możemy sobie w kasie później wszystko tak ładnie zmieniać. No, edytuj rodzinę, wspórz Sima.
No, zobaczmy. No i gdzie jest nasze dzidzia? Tu jest nasze dzidzia. Patrzcie, jaka jest słodka, jaka śliczniutka, no. Fajna jest. Dobra, ale woski sobie zmienimy. To także za chwileczkę się widzimy. Ja wam ją pokażę, jak sobie tutaj wszystko ogarnę. Dobra, kochani, jesteśmy już tutaj z naszą tutaj gają malutką. Ona wygląda właśnie tak. Nałożyłam jej delikatny skin, żeby tak fajnie tutaj, wiecie, to wyglądała. Oczka jej dam z, wiecie, kolory brązowe, takie bardziej intensywne, bo wyszła z brązowymi oczkami, więc stwierdziłam, że okej. Dałam jej takie włoski, też brązowe, żeby tutaj nie zmieniać jako tego koloru. I to jest tak pierwszy ciuszek właśnie na co dzień. Zrobiłam jej taki. Wydaje mi się, że całkiem fajny. Będzie jej dobrze, dobrze w nim się spędzało czas. Tutaj mamy taką sukienkę wizytową. Wszędzie ma tą samą fryzurkę, te same oczka. Jo, tej Dusiu nie zrobiliśmy, ominęliśmy, już tutaj ściągamy. I myślę, że możemy tutaj w takim razie razem sobie wstawić coś fajnego, może nawet to. Ojejku, cudowne, cudowne, ale mamy ten kolorek. O! Taka będzie piżameczka. Dobra, i mamy tutaj takie wyjściowe na imprezkę. Chociaż pewnie nasi synowie raczej nie będą tak chodzić, ale wiecie, gdzieś będzie jakaś zabawa czy coś, gdzieś sobie pojadą, to może sobie to ubrać i wydaje mi się, że też fajnie to wygląda. Mamy tutaj strój kąpielowy do pływania, mamy na ciepłą pogodę sukieneczkę, też wygląda w niej bardzo ładnie. No i na zimną pogodę taki już, wiecie, właśnie ten zestawik z gry wydaje mi się najbardziej tutaj kompatybilny odnośnie naszej małej simeczki i tej pory roku. Dobra, wracamy do gry. No i mamy tutaj, także tutaj lecimy sobie od razu, usuniemy, skasujemy sobie, to znaczy damy sobie, schowamy, myślę, do wyposażenia, bo oni za chwileczkę i tak będą się starać o kolejne dziecko. Takie są plany. Tak, ty sobie to otwórz, paczkę nasion, tutaj daję jedzonko dla naszych piesków, bo już mamy dwa pieski. Tak, otwórz, zobaczmy, co tutaj będzie, czy jakie rzeczy będziemy mieli do ogarnięcia. Tutaj nas niestety było stać na taki nosniczek na razie. Bez szału, szału nie ma. Ale z czasem będzie nas stać na wiele, wiele więcej rzeczy. Taką mam nadzieję. Taką mam nadzieję. To dziewczynko mała, chodź tutaj sobie pobaw, układaj sobie kształty. Żebyś się uczyła chodzić powolutku. Tak, tutaj co mamy? Szybciutko jeszcze odchwaszczaj teren, odchwaszczaj sobie wszystko tutaj, choć to nie trzeba, to nie trzeba, to jest ogarnięte, to też, okej, okay. Tutaj mamy, no, jesień, a przed chwilą była zima, no to ja nie wiem, coś się cofnęło, nie wiem, nie mam pojęcia dlaczego. I tak, co my tutaj mamy? Krokusy, krokusów chyba nie mamy, także chodź tutaj sobie zasadzisz. Zasiejesz winogrono, pewnie mamy, ale sobie zasiejemy, żeby więcej pieniążków mieć. Później, jak to będzie wszystko dojrzewać, groszek mamy. Tutaj tą lubią paszę zostawiamy, marchewkę mamy i cebulę mamy. Także to sobie posprzedajemy i będziemy kończyć już dzisiejszy odcinek, jak to sobie ogarniemy. Także na maksa tutaj wykorzystywaliśmy ten dzień zbiorów. I myślę, że to całkiem spoko, jak sobie wykorzystam raz na jakiś taki dzień. Oczywiście jak będą jakieś imprezy i tym podobne, tutaj nam się wyświetlało, to też będziemy jeździć. Bo z tego co wiem, to właśnie tam możemy zdobyć, że tak powiem, inne roślinki. No, także tutaj mam większość już poogarnianą. Jeszcze sobie tutaj popatrzmy, włączymy sobie żyćko. Ojoj, czemu się nie przebierasz? Hej, będzie ci za gorąco. Garderoba, zmień strój na codzienne. O, od razu lepiej. I ty co tutaj? Ojoj, a psinka coś przyniosła nam?
Wygłoś kadzenie, oszczekaj. No, a nie, bawi się kosteczką czy tam zabawką jakąś. Dobra, podaj kolację. Tako z tofu niech będzie. Okej. Oduczył się. Otwórz paczkę nasion. Otwórz paczkę nasion. Ale nam tutaj te skrzaty przynoszą tych rzeczy. Ale dobrze, dobrze. Niech przynoszą. Będziemy mieć dużo więcej. Także spoczko. Fajnie. A tu druga psinka ci coś przyniosła. Jupaś, otwórz, otwórz i poprosił o załatwienie, bo nie wiem, czy ta psinka umie się w ogóle załatwiać. Musisz ją umyć, także chodź tutaj szybciutko, wykąp Lolę. Wykąp Lolę, ty robisz żarełko, także dobrze. I ty, nasza dziecio piękna, się bawisz, tak słodko się bawił. I zaraz się wejdziemy do niej, wejdziemy i tak będzie właśnie wyglądało nasze zakończenie, jak wejdziemy sobie do naszej malutkiej piękności tutaj. O! Floś, bajcio, jak się słodko bawi. Ojoj. Nie, dobra, kochani, dziękuję wam za oglądanie. Mam nadzieję, że się wam podobał ten odcinek. Właśnie tutaj. No, możecie się zastanawiać, czy to jest kontynuatorka naszej serii, czy też nie, bo będą jeszcze dzieci, będą jeszcze dzieci. Mam nadzieję, że będą, chyba że wyjdą jakieś komplikacje tutaj, ale mam nadzieję, że właśnie będą. No jak się oblezie, jak się oblezie. Dobra, kochani, zapraszam was do subskrypcji mojego kanału, żeby nic z was nie ominęło, także zaznaczcie sobie również dzwoneczek. Zapraszam na Twitcha, gdzie na żywo sobie pogrywamy w inne gry. A, starzy tutaj siedzą, dobra. No i co, i tyle, kochani, także dziękuję wam za oglądanie. Cześć!